Witam wszystkich w pierwszym odcinku serii Kwadratowy Świat. Jako, że jest to pierwszy odcinek, to jak normalny gracz wybudujemy sobie dzisiaj nasz dom. Postaram się, aby ten dom nie był normalny, tylko dosyć, powiedzmy, nadzwyczajny. Nie wiem, czy można to nazwać nadzwyczajnym, ale postaram się, żeby wam się spodobał. Oczywiście, jak do każdego domu, potrzebne nam są deski, więc musimy wyrąbać kilka drzew, ale z tego powodu, że musimy je wyrąbać, stworzymy sobie naszą siekierkę. Najpierw tworzymy nasz stół craftingowy. Na razie zrobimy sobie go tutaj. No i teraz z naszych desek zrobimy sobie patyki. Wystarczy nam na razie 8. I w ten oto sposób wykonujemy siekierki. Wystarczą na razie 3. Dobrze, i zaczynamy ścinać drzewa. Będzie nam ich trochę potrzeba, żeby nasz zwyczajny, tylko troszeczkę lepszy. W kolejnych odcinkach postaram się go ulepszać. Zapytacie, dlaczego nie ma głosu z gry? No, myślę, że nie będzie on zbytnio potrzebny, ponieważ w Minecrafcie nie jest za dużo dźwięków, więc myślę, że nie będzie to wpływać na grę. Jeszcze parę drzew wyrąbimy i poszukamy jakiegoś lokum na nasz dom. No i najważniejszą rzeczą, jaką będziemy musieć stworzyć na początku, to będzie oczywiście łóżko oraz piec, żeby posilić się potem, kiedy nasz bohater będzie głodny. Jeszcze tylko parę drzew. Tutaj mamy kurę, to możemy zaraz spróbować ją zabić. Na pewno coś nie przyda. A tutaj mamy owce i owce na pewno nam się przydadzą na łóżko, tak jak powiedziałem. Mamy tu nawet z brązową wełną, rarytas. Dobrze, tyle wystarczy. Pozabijemy te trzy owce. Niestety nie mamy teraz nożyc, więc musimy je zabić. Gdybyśmy mieli nożyce, to wystarczyłoby ściąć z nich tą wełnę. Jednakże nie posiadamy nożyc na razie, to musimy biedne owce zabić. Gdzie uciekła ta jedna? O, tu jest. Myślę, że drzewa nam wystarczy. Nie uciekaj. O, dobrze. Mamy już 3, ale możemy tutaj... O, tutaj mamy prawdziwe pastwisko. To tutaj w przyszłości można założyć farmę. Tutaj też mamy szarą owcę, widzę. Na razie tyle wystarczy nam. Szukamy jakiegoś lokum na nasz domek. Mamy jakąś fajną... Ziołko, bajerko. No, myślę w sumie, że tutaj troszkę mało jest powierzchni, ale tutaj mam większe, co... O, tutaj tak. Położymy nasz dom. Nawet ładnie. To na razie nie będzie nam potrzebne. Zaczynamy przerabiać drewno na deski. Myślę, że drzewa nam wystarczy. Dobrze, ja zacznę układać ściany, a gdy je ułożę, spotkamy się ponownie. Widzicie, zbudowałem już podstawę naszego domu. Wygląda ono tak. Dom jest na razie prosty, ale postaram się wkrótce. W razie na to nie mamy czasu. Dobrze, teraz zrobimy drzwi. Będzie nam do tego potrzebny nasz crafting
Masz crafting table. I może damy go sobie tutaj. Dobrze. Drzwi są w miarę proste do zrobienia. I stawiamy je, bo widzę, że już się robi ciemno. No i oczywiście robimy nasze łóżko, które jest nam potrzebne. Mamy łóżko. Na razie posadzimy się, zdrzemniemy. Dobrze. Mamy ranek. Zrobimy sobie łopatę, bo będzie nam potrzebne do zrobienia dachu szkło. Można jedynie pozbyć się z wypalania w piecu. Dlatego będzie nam też potrzebny kilof. Ale na razie zrobimy sobie łopatę. Myślę, że jedna wystarczy. No i kilof. Dobrze, na razie po jednym. Mamy dużo piasku, więc myślę, że tu będziemy kopać. Żeby nam się tu woda nie wlała. O, właśnie, o tym mówiłem. No trudno. Trudno, niech nas woda zaleje. Musimy trochę tego piasku wykopać. Dobrze, ja go tu trochę wykopię i zaraz do was wracam. Udało mi się zebrać 1/64 naszego piasku. I teraz musimy znaleźć jakąś jaskinię, żeby wykopać z niej trochę kamienia. Oczywiście na piec. Tutaj widzę, że jest coś. Więc bierzemy nasz kilof. Niestety, jakbyśmy kopali rękami, czy czymś innym, to nic nam nie wyleci z tego. Wystarczy parę na razie. Dobrze, 10 wystarczy. Wracamy do naszego domu. Jakiś tutaj prąd jest mocny. Dobrze. Teraz zbudujemy piec i damy, żeby nam już się przetapiał piasek na szkło. Zamkniemy, żeby nam tu nikt nie wszedł. Dobrze, zbudujemy piec. Piec jest też, myślę, bardzo prosty. Myślę, że każdy wie, jak zbudować piec. Położymy go sobie na razie tutaj. No i dajemy drewno i nasz piasek. Dobrze, ja poczekam, aż piasek się przetopi i widzimy się za chwilę. Już jestem. Przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy, pozyskałem trochę drewna do zrobienia półek, bo myślę, że w każdym domku potrzebne są półki. Na razie zrobimy sobie dwie. Półki można również zawieszać na górze, więc zawiesimy je sobie na górze w naszym domku. Mogą być nawet tutaj. Dobrze. Zobaczyłem, że nasz bohater staje się głodny, więc wyruszymy teraz na polowanie za czymś, żeby pozyskać mięso. Niestety z owiec go nie możemy pozyskać, więc będzie potrzeba poszukać krów lub czegoś innego.
Myślę, że na tej mapie będą krowy, bo jeśli nie będzie, to nie będzie za fajnie. Na razie widziałem tylko owce i to dość sporo owiec. No ale niestety z owiec się nie najemy. Przepraszam za te lagi, ale nie wiem co się dzieje. Tam są owce, widzę. Ale może przy owcach będą i krowy. Zobaczmy. Co to tak leży? Musimy wejść na górę. Mamy owce. Oj. Musimy się stąd wyciągnąć. Co jest? No, szybciutko podłożymy sobie tutaj nie wełnę, tylko dirta. Tak. Dlaczego nie idzie? O, dobrze. Wyszliśmy z wody na razie. Jeszcze trzeba wyjść stąd. Dobrze. Ja spróbuję poszukać krów i zaraz do was wracam. Poszukiwania w końcu znalazłem krowę. Nawet dwie. Będziemy je musieć zabić. Tylko żeby nie spać. Gdzie ona jest tutaj? Jest chyba ta druga. No trudno. No nawet jest tu więcej. Dobrze, jedno mamy. Jeszcze jedna i wystarczy na razie. Dobrze. Wróćmy do naszego domku. Wróćmy do naszego domku. To będzie najtrudniejsze. Bo nie wiem, gdzie dokładnie się zapuściłem, ale myślę, że znajdę drogę. Tutaj mamy nawet świnki. Przyszłem z tamtej strony, to na pewno. Znaleźć na pewno znajdziemy, tylko kiedy? Mamy wodę. O, tu też są krowy. No jak już ich mam, to jest pełno wszędzie. Kiedy się je szuka, to nie można znaleźć. Mamy owce. Może owce nas doprowadzą, bo w naszych rejonach było pełno owiec. Gdzie jest ten nasz dom? Mamy owce znowu. Dobrze, nie będę was zanudzał takim czymś. Zrobię krótkie cięcie i poszukam go. Jak znajdę, to wrócę do was. Ponownie.
w końcu po długich poszukiwaniach doszłem do mojego domku. Miałem już naprawdę ochotę się zabić, bo wtedy rozpujemy się w naszym domku, ale tego nie uczyniłem. Wydaje się, że dobrze, upieczymy nasze mięso, bo nasz bohater naprawdę jest teraz bardzo głodny. Mamy już szkło, widzę, tak. Więc zaczniemy budować za chwilę dach. No i myślę, że trochę tu jeszcze dopracuję. No i na tym dzisiaj zakończymy. W następnym odcinku pomyślimy o czymś mniej nudniejszym, bo chyba ten odcinek nie jest za ciekawy, no. Ale myślę, że pierwsze odcinki przeważnie są nudnawe, bo bohaterowie muszą wybudować sobie właśnie dom. No i zrobić najpotrzebniejsze, a potem można myśleć o czymś innym. Dobrze, mamy już 3 steki. Można je zjeść. Na razie nam to wystarczy. Dobrze. Będzie nam potrzebny też węgiel do zrobienia pochodni. Ale myślę, że węgiel sam znajdę. I sam dokończę dom. Na razie jeszcze zrobimy tylko nasz dach. Nie tutaj. Aha, właśnie. Źle robię. No trudno. Chyba nam jednak tego nie starczy. No, no niestety, najwyżej będziemy musieli dorobić szkła, ale... Ale myślę, że dużo tego nie będzie. Chociaż... Już zaczyna nam brakować, więc... Jednak trochę tego będzie potrzebne jeszcze. No nawet w pełni kontur naszego dachu nie zrobiliśmy, więc nie jest za dobrze. Musimy zrobić łopatę i iść po piasek. Chyba mamy drewno jeszcze. Tak, mamy tutaj 2 steki. Zrobimy sobie 2 łopaty. A nawet można z kamienia zrobić już teraz. Dobrze. Wykopiemy trochę piasku. O, tam jest dużo. Wykopiemy trochę piasku. Damy do pieca. Dorobimy dach. Jeszcze tam spróbuję coś dorobić i na razie będzie wszystko. O, i znowu woda, no trudno. Na szczęście przestało nam się ciąć. Jest sukces. Taki wielki staw powstał teraz. Dobrze, jeszcze to wykopiemy. Na razie mamy 64. No, starczy spokojnie. Tylko teraz, czy wystarczy nam drewno do wypalenia z tego szkła? To jest pytanie. Ale spróbujemy. Mamy 21. Myślę, że starczy. A my pójdziemy pozrywać trochę kwiatów do wystrojenia naszego... do estetyki naszego domku. Niestety same żółte. Są też czerwone, ale nie widzę ich tutaj. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. Zrobimy sobie te kwiatki, zasadzimy koło naszych na froncie naszego domku, czyli tutaj przy drzwiach na przykład. To na razie musi tu stać, bo będziemy robić ten domek. Tu w przyszłości wybuduję jakąś dróżkę, taką ścieżkę do naszego domku i ogrodzę go, ale to w następnych odcinkach. Tego weźmiemy. To na razie stąd rozwalimy.
i posadzimy go. Nie tutaj. Tutaj, dobrze. No na pewno ładniej to wygląda. Jeszcze nam będzie trzeba zrobić okna. Właśnie teraz się patrzę, że tutaj nie mamy okna. Parę półek zrobię. Jeszcze może drugi piec. No i to będzie tyle. Na razie krótka przerwa. Dobrze, witam z powrotem. Myślę, że skończyłem. Znaczy będę go na pewno ulepszał, no ale jak widzicie, wygląda on tak. Zaczyna tutaj już trochę ten teren równać, bo jest tu za dużo, zdecydowanie za dużo tych dziur. Przepraszam. Więc będę to równał, żeby tutaj było można coś zrobić. W środku domek wygląda tak. Tutaj dorobiłem parę półek, tutaj mamy miejsce do spania. No z góry nie jest za ciekawy, no ale trudno. Myślę, że wam się spodoba. I także myślę, że to był ostatni tak nudny odcinek. Myślę, że kolejne będą lepsze. No i bardzo zapraszam do oglądania następnych moich odcinków. Na dzisiaj to tyle. Na razie.